Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w kolejnym odcinku Batmana. Powracamy w tym samym miejscu, w którym jestem dzięki w sumie genialnej funkcji tego Batmana, czyli wiecie, wychodzenia, znaczy przełączania go w stan spoczynku, kiedy cała reszta po prostu pozostaje niezmieniona, czyli wracamy do gry w takim stanie, w jakim ona była. Słucham sobie, co oni gadają. A tak, no krótko mówiąc, wychodzi na to, że jestem takim przechujem, że Arkham Knight potrzebował armii wartej 3 miliardy, żeby coś mi zrobić. I ma kurwa rację! I ma zdecydowaną kurwa rację! To co? No to chyba trzeba będzie tutaj zrobić mały rozpierdol, zacząć od wielokrotnego knockoutu z zastraszeniem. I tyle, a potem zobaczyć, jak to się nam rozwinie. Tylko muszę sobie tutaj dobrze wycelować. No i jedziemy, no. Tego chciałem zdjąć i tamtego na sam koniec. Dobra, no i co? No i napierdalamy się najlepiej, w sumie. Chyba będzie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo te skurwysyny potrafią tutaj bardzo nieprzyjemnie niestety atakować. A, dobra, udało mi się tutaj coś kurwa udało mi się zrobić. Spierdalę ode mnie, jest, gościu mi przerwał, teraz combo. Temu możemy zrobić taką kontrę, tego możemy po prostu walnąć. Specjalny knockout z zastraszeniem, coś tu kurwa włączyłem. Aha, czyli taki knockout i na strzała, nie? Ktoś tu jeszcze jest? Jest tu kurwa ktoś jeszcze. Ojej, dostał kurwa batarangiem w twarz. Gdzieś tam na początku był jakiś taki tip, żeby jak gościu na mnie szarżuje z tymi swoimi piorunkami czerwonymi, to już rzucić batarangiem i to go powstrzymam. Dobra, jakoś mi w miarę wyszło. Kamera strasznie mały widok daje, mało widać, przez co tak trochę mi ta walka nie wyszła. Ale dobra, chuj, chodźmy do tego tutaj gościa, którego żeśmy uratowali. That was impressive and all, but I... You're safe now. You don't know the half of it, Batman. Stay calm and tell me what you know. They've been running the plant for hours. They brought in trucks, weapons, soldiers, shipments of hazardous materials. They knew exactly what they were doing. He's producing his toxin on a massive scale. It's bad. Real bad. We're talking about a gas cloud that could cover the entire eastern seaboard. Where do I find Scarecrow? I got no idea. All I know is he's moving ahead with his plan and he's got a whole freaking army backing him up. We're screwed, Batman. I'll stop him. But first I'm getting you out of here. Get to the elevator. No, lecimy do windy w takim razie. Pogadajmy sobie najpierw z kimś. Have you found Scarecrow? Not yet. It's worse than I thought. How much worse can it be? He's building a bomb big enough to cover the entire East Coast in fear toxin. Take your men and get out of here. Head to GCPD and lock it down. Keep everyone inside. I'll get my men off the streets, but I'm going nowhere. You bring anyone you find to me. Jim, it's too dangerous. You'll stop him. I know you will. Coś czuję, że troszeczkę tych ludzi w celach tych policyjnych pozamykamy. No ale dobra, nie interesujmy się tym na razie. Chodźmy sobie do tej windy, weźmy tutaj, wypierdalajmy stąd razem z tym naszym kolegą. No i teraz znowu pewnie musimy uciec z tego. I've created a series of diagnostic simulations to test the various functions of the suit and Batmobile. Simply select the appropriate program and the Batcomputer will provide a navigational marker. Aha, dobra, jakieś wyzwania, seria wyzwań, co? Nie, dobra, nie interesuje mnie to w tej chwili, aczkolwiek są to jakieś takie, widzę, pierdolkowate bonusowe rzeczy. Oczywiście, że winda jest jedynym sposobem, żeby stąd wyjść. Nie, nie to chciałem kurwa robić, jak się zmieniało rzeczy. O, zdalne sterowanie Batmobilem. Jestem wczepiony? Nie jestem wczepiony. Kurde mol, nie udało mi się. Ten tutaj tryb bojowy, wyciągarka. No jedziemy, wwozimy windę. Z perspektywy widzenia tamtego gościa, to my tutaj kurwa władamy teraz supermocami. I dzięki temu podnosimy windę do góry, tacy jesteśmy zajebiści. No dobra, nie musimy już dalej jechać, wyłączmy zdalne sterowanie, on tu siedzi, trzyma. Wypierdzielamy, panie dziejaszku. Czas się zająć kolejnym zadaniem i ostatnim do uratowania już pracownikiem. O skurwysyn, leci Arkham Knight. On będzie się zawsze bujał w tym pieprzonym tym helikopterze. Ha, bierzemy go jako pasażera, on tam jest jak praktycznie w czołgu, no i co? Walczymy z nim? Czy co kurwa robimy?
O, napierdalamy się, widzę. O chuj! Ile jak się tu kurwa nazbierało? O kurwa mać! Jezus Maria, dzieje się, widzę. Napierdalają we mnie. Ała, ała! Jebane chuje! Może by się przydało, kurwa, ten helikopter zniszczyć? Nie, po chuj! Dobra, on strzela w kurwa przeróżne miejsca, w ogóle chcą mnie zagonić w kozi róg. Skurwysyny, zrzucają mi bomby na twarz! Dobra, uniki się zdecydowanie teraz przydadzą, szczególnie te silniki do uników, o! No i teraz o wiele lepiej będzie mi unikać tego zrzutu, kurwa, kosmicznego na mnie. Jebane bomby. Kurwa mać! Hono tu! Użyj działka wulkan. O, fuck! Dobra, dobra, rozjebałem działko wulkan. No, spierdalaj! Dobra, wulkan jakoś sobie tutaj radzi. A tego i tego. Bang! Kurwa, umieraj! Kiedy zginiesz, helikoptrze? Jezus Maria, nie! Prosto w te rakiety, kurwa, wlatuje! Giń! A, na bok, kurwa, do przodu, pomocy w lewo! Rozjebie mnie! Bo sobie nie radzę! O kurwa mać, Boże jedyny, co on mi robi? Na bok, na lewo, kurwa, na prawo, giń helikopterze! A ja tam mam jego życie! Chyba ma go troszeczkę za dużo, jak na moje, kurwa, umiejętności grania w tą grę, jak na razie. Możliwości mojego batsuta. Cały czas staram się napierdalać i w niego, i kurwa w to, co on na mnie zrzuca. Giń helikopterze jebane, dobra, okej. Padł na ziemię, Jezus Maria, nareszcie. Kurwa pomocy, ale to było słabe, strasznie chujowo mi szło. No, właśnie najlepsze... Dobra, muszę jakoś tego gościa tam eskortować, tylko jak ja mam tutaj wyjechać z powrotem? Bo rozumiem, że tutaj są resztki tego całego helikoptera, z którym pojedynek jakimś cudem przetrwałem. Ale tak jak ja tu wjechałem, to ja stąd wyjadę, jak ja mam tam kurwa wejść do góry? Ja to mogę kliknąć czy coś? Nie. Dobra, pojeżdżę sobie tutaj na tym trybie bojowym, bo łatwiej. Tutaj do góry nie wlecę. Kurde bela. Tam musi coś się zmieniać. Czekajcie, podjedziemy sobie tutaj. Ja myślę, że tu jest jakaś kurwa winda, którą my się podniesiemy do góry. Tylko że muszę w tym celu wyjść z Batmobilu i być może nacisnąć coś tutaj? A proszę, kurwa, bardzo, dobra. Spindrajmy się i wskakujmy. Już chyba możemy sobie stąd wyjechać jakoś bardziej na lajcie. Tutaj, przeskoczyć to teraz trzeba i lecimy do Gordona. Odstawimy mu naszego koleżkę. Yeah, zbliżenia na koła. Z tymi zajebistymi felgami. No, to tutaj nawet tamten gość to w sumie... dobra, czekajcie, zrobimy tak. O, proszę bardzo. O chuj, ale mi do dupy poszło, kurwa. Totalnie przyciski mi się powaliły. Dobra, no nic. Lecimy sobie do góry w takim razie, bo nie mamy nic lepszego do roboty. Kurwa maj, co się działo w ogóle? Są tu przeciwnicy, jacyś są. Ale to na razie nie będę się nimi przejmował. Jakoś by się przydało ich zdjąć, tu jest trzech gości z bronią. Jakbym dał radę się do nich zakraść, to oczywiście ten potrójny knockout z zastraszeniem tutaj na lajcie by się, myślę, dało radę zrobić, tylko muszę właśnie jeszcze do nich... O, kurwa, nie! Jezus Maria, dobra, oni mnie tu totalnie wypatrzyli, to nie jest taki dobry pomysł. Chyba że jakoś dałbym radę ich tam, kurwa, wiecie, dopaść jeszcze. Tam jest ten jeden kolega, tam są ten... Czy oni się w ogóle uspokoją, zapomną o mnie, czy... Dobra, goście chyba są w budynku jakimś. Dobra, goście są ewidentnie w budynku. Ja sobie chcę tutaj tylko rozgarnąć sytuację lekko. Czy tu jest jakieś wejście, to jest jakiś otwarty budynek, zamknięty? Nie, to jest zamknięty budynek. Gdybym tutaj Batmobilem wbił, to bym mógł otworzyć sobie te drzwi.
Dobra, trzeba tych rozpierdolić, bo oni są tutaj strasznie cały czas, wiecie, podekscytowani całą sytuacją. Kurwa mać, no i oni mnie non-stop widzą, oni mnie po prostu, kurwa, wyczuwają, jeszcze potrafią strzelać przez budynki. Przepraszam. Dobra, ja jakoś ich muszę dopierdolić, no. Muszę ich tutaj na szybko, wiecie. O, tak, tego i teraz tego. O, proszę bardzo. Temu coś zrobimy, no chodź, chodź. Come on, kurwa! O Jezus Maria. O kurde bela, co ja im zrobiłem, pomocy! Jakiś podwójny knockout jeszcze z użyciem tego, wiecie, wskazywania tym padem, kurwa, gałką ich. No było to ciekawe. Dobra, chodźmy przed siebie, bo tutaj mamy właśnie tych kolegów, którzy siedzą w budynku. No właśnie, kurwa, chodzi o Batmana, Patafixie, jeszcze zobaczysz dlaczego. No przydałoby się, dlatego chyba czas się stąd wystrzelić. Tutaj chciałem zrobić tak, z tego się możemy wypierdzielić. Muszę wracać po Batmobila, którego gdzieś tam... A w sumie to mogę go sobie przecież wezwać tutaj, nie? Nie? To się nie liczy, kurwa, już jako droga? Nie? Nie? No dobra, okej. Chodź, Batmobilu. Gdzie ty tam w ogóle siedzisz teraz? A, przyjechał z dołu do mnie, proszę bardzo. Dobra, aktywujmy sobie tryb bojowy, tak raczej na lajcie sobie tutaj przejedźmy, bez większego tutaj spiny. Porozpierdalajmy wszystko po drodze, bo czemu nie? No i jesteśmy Batmobilem, Batsy. Czyżbyś się przejmował, że tu nie dojedziemy, czy coś? Dobra, koledzy się trochę zdziwią ogólnie, jak zobaczą, co się kurwa dzieje. Uderzenie z katapulty. O ja pierdolę, co się stało? Knockout z Batmobilem. Co to kurwa ma znaczyć? What the fuck? O ja pierdolę! This is fucking awesome! Ciosy krytyczne, knockouty z Batmobilem. Jezus Maria, jakie to było fajne. To przekraczało wszelkie granice po prostu fajności. Nic nie powinno być takie zajebiste. Dobra, uwolnijmy go w takim razie. Gdzie on kurwa jest? W tamtym pokoju? Tam się da jakoś wejść? Czy tutaj nie lecą jakieś gazy czy coś? O kurwa, tak coś czułem, że jakieś wicy się podzieją. Dobra, oni kurwa we mnie celują ogólnie. To nie jest najlepsza sytuacja. O kurwa, Arkham Knight do nas przylazł. No dzień dobry. Co się teraz będzie działo? Pocałujemy się? Keep your guns trained on him. If even looks like he's planning to leave that room, open fire. Oh, and avoid the bat symbol. It's a little trick. It's where his armor's the strongest. Aim for the weak spots, the shoulders first, then coordinate fire at the points where the plates meet. Please. You say something? Leave him out of this. Always defending the weak and the helpless. It's what I like about you. Predictable. And that's why we're gonna win. We know your move before you do. We know how you think! Do you know what I'm thinking right now? Of course. You're thinking, who the hell is this guy? No. I'm just trying to decide which one of you I'm going to take out first. And just so we're both on the same page here, I fully intend to kill you. But first... Let me take a selfie. Yeah, okay. We have the target. Jakoś jest przejebany, on dokładnie wie, jakie są te mocne i słabe strony naszego stroju. Zdalne sterowanie Batmobilem, co? To może być interesujące. O kurwa. No, to może być ciekawe. Użyj poskramiacza tłumu, R2. Proszę bardzo. Damn! No to strzelamy w kolegów i to takie mamy trochę tutaj, kurwa, widzę, odwrócone sterowanie, co? Knockout z Batmobilem. Bardzo, kurwa, chętnie. Działaj, Batmobilu, mój ty, kurwa, kochany. Czemu nie? Oni bronię podnoszą, ale oni jeszcze, kurwa, nie wiedzą, że to nie ma najmniejszego sensu. Kurwa, ale mnie zwiksował przy ścianie, gościu. Przejebane. A i teraz super kontra i nie ma kolegów. Arkham Knight, rozumiem, się zwinął gdzieś, bardzo szybko zniknął. Ale poskramiacz tłumu zadziałał idealnie, trollololo. Oni naprawdę nie pomyśleli, że ja tym Batmobilem ich załatwię? Co za amatorzy.
Where is he? I heard him saying he's in the central mixing chamber. You know what that means. He's getting ready to release the toxin. I've seen what that stuff does to people. If that gas gets out there, it will be chaos. I won't let that happen. Wait by the Batmobile. I'll get you out of here. Jim, I've rescued the second worker. I'm coming to you. What about Scarecrow? He's in the central mixing chamber. As soon as the technicians are safe, I'm going after him. Is it as bad as it sounds? Worse, Jim. But I'll stop him. You have my word. Jestem kurwa Batmanem, oczywiście, że go powstrzymam, ale założę się. Nie mam po prostu Batmana, w którym Scarecrow by nas nie omamił tym kurwa gazem. Dlatego ja coś czuję, że stanie się to i teraz. Dobra, kurwa, nie gazuj tak, Jezus Maria. Dobra, przejedźmy sobie tutaj na trybie bojowym, bo nie chcę się stąd zdupcyć. Find it, Barbara. Guess not. These two were lucky. Scarecrow's forces have murdered the other workers. Bastards. Take them back to GCPD, but be careful, Jim. There's militia all over Gotham. What are you going to do? I'm going to show Crane what happened. Chciałem wyskoczyć, ale widzę, nie było mi to dane. We're running out of time. You're not gonna like this. There's only one entrance, and it's been sealed from the inside. What about the service tunnel? It runs behind the main wall of the facility. I've sent you the location. What are you going to do? Improvise. O, strzelimy sobie w ścianę, co? Przecież to jest zajebiste rozwiązanie w sumie. Żegnaj ściano. Mogę niżej też? Nie, nie mogę. Niestety nie mogę. Oj, tam chuj. Dobra, wystrzelmy się tutaj. Damy chyba radę? Nie, kurwa, oczywiście, że nie damy rady. Co, nie wejdę tam wsiąść do Batmobilu. Jezus Mare, dobra, czyli widzę, że muszę tam wskoczyć sposobem innym trochę. Dobra, wystrzelmy się i sobie tutaj przybójmy. Trudno było tutaj trafić, się wystrzelić tak, żeby trafić. No ale dobra, mogłem tutaj trochę więcej przelecieć. Aha, dobra, musimy tutaj jakoś samochód nasz dotarczyć. Co, to tryb detektywa może nam w tym pomoże. A wyciągarka myślę będzie najlepszym pomysłem, żeby go tutaj jakoś wciągnąć, tylko kurwa jak? A dobra, już wiem. już wszystko wiem. Niekoniecznie tutaj się chciałem wciągać, ale mniej więcej o tą trasę mi chodzi. Trzeba przemanipulować tym czymś. Co to kurwa tutaj jest zawieszone wokół tego? Myślę, że jakieś bomby. A myślę, że spokojnie jak użyjemy tego dźwigu, to sobie ustawimy to coś... Tak. Nie, odwrotnie. Co on tam kurwa znowu rozkminia? Ja naprawdę mam grubą rozkminę. Kim jest kurwa ten Arkham Knight? Dobra, obniż... aha, tutaj, dobra. No i wyjebun go, zaraz tam będziemy mieli. Wyjdź ze sterowni dźwigu. Skoczymy sobie tam tylko na lajcie. Wiii! Damn! Wskakuj do Batmobilu. Zrobimy tutaj. Obrócimy się. Myślę, że na lajcie sobie teraz tam wskoczymy. Jej! Ło, kurwa, ledwo tutaj wpadłem. Dobrze, że ten samochód jest wytrzymały jak skurwysyn. No właśnie tak coś kurwa czułem, że przylecą czołgi do mnie. Oczywiście. Oczywiście! Coś do mnie napierdala? Teoretycznie to tak. Ale te czołgi mają jeden główny minus. Strzelają w tych swoich trójkach, to fajnie. Niby większy kurwa damage, ale łatwo jest to ominąć, szczerze mówiąc. Bo się można pomiędzy pociskami ustawić, no ale kurwa zawsze tam lepsze trzy niż jeden, nie? Taka logika. No to mogłabyś już teraz zdradzić, co ci się kurwa wydaje, a nóż by mi się przydało, kobieto. Jezus Maria. No, chyba kurwa je załatwił, nie? Ale jaja. Ta, wasze czołgi załatwiły mój Batmobil. Pojebało was? Oj, oj, oj. The soldiers are covered by that sentry gun. I'll have to take them out quickly to avoid detection. Szybko ich załatwić, żeby uniknąć wykrycia, co?
A nie mogę sobie na przykład wybrać broni takiej jak... Ja podpierdoliłem ten jeden gadżet. O, to coś. Można strzelać do przeciwników, żeby wywołać wstrząs. Włącza, wyłącza generatory. Domyślam się, że mogę do tego czegoś strzelić? Wydaje mi się, że powinienem być w stanie. O kurwa, to będzie dobre. Dobra, niech to ich postrzeli. Szyby można się... O, przez szyby moglibyśmy tam przejść. Dobra, zobaczymy, czy tak to przejdzie. Nie, dobra. To by było, wiecie, nie Batmanowe, bo bym ich zabił, nie? To by było złe. Dobra, ale widzę, że do tego szybu mogę się tutaj dostać. Wow, ja pierdolę, jak tutaj po prostu z części na część ten Batman po prostu jest coraz większym przechujem. Dobra, poczekajmy, aż ta wieżyczka tutaj sobie przeleci. Zaraz za nich zrobimy knockout z zastraszeniem. No i mamy wyjebane teraz. Proszę bardzo, co teraz? Dobra, wlatujemy na górę. Teraz przydałoby się tą wieżyczkę załatwić. Czy może ja po prostu muszę przejść przed siebie? Jak tą wieżyczkę wyłączyć? To jest moje pytanie. Dobra, wejdźmy jeszcze raz przez tą kratkę. Może jakąś lepszą rozkminę będę miał. Znaczy, ja nie wiem, czy ja muszę podejść do tej wieżyczki, żeby jej coś zrobić, czy nie. Wejdź przez kratkę. Nie, dobra, a wyjdźmy z niej. Zniszcz. A, dobra, wyjebane. Wyciągamy bataranga i bleble, nie ma wieżyczki. No i zajebiście, co teraz? Mamy tutaj jakieś przejebane stroje oczywiście. O, znowu sobie z kimś pogadamy. We made it back to the precinct. God knows how. There are tanks everywhere. The bastards must have been planning this for weeks. Dig in and do what you can, Jim. I'll deal with them as soon as I've stopped the explosion. We're all counting on you, Batman. We'll get through this. I know we will. Albo nie. Rocksteady zrobiło Batmana, w którym na końcu wygrywa ten zły. O, to było skurwysyństwo. Dobra, tutaj pewnie klikniemy i wejdziemy. Znowu żółty i niebieski? Tak jest! Złączy kable i wszystko działa. Cała elektronika w tym mieście jest zrobiona tak samo, założę się. Dobra, Batmobilu, chodź tutaj. Nie będę się kłopotał z podchodzeniem do ciebie, ty podejdź do mnie. Nie ma kolejnych czołgów? To podejrzane wręcz. Dobra, widzę, że mamy kolejną bramę, pewnie będą tutaj kolejni przeciwnicy. O kurwa mać. Ja pierdolę. Ile ich tam kurwa jest? And in extreme cases, self-harm. You've all got your assigned rendezvous point. So be there, or God help you. And when you're there, sit tight. We've got drones on the streets, watchtowers scanning the skies. All we need to do is babysit this city. And let Arkham Knight and Scarecrow work out a few personal issues with the Bat. Come dawn, every man here gets to enjoy their very generous retirement plan. Got it? Sir, we heard that a consignment of the fear chemical was moved off-site. A sobie posłucham. Those resources have been assigned to phase 3 of the operation. Any more questions? No? Good. Now I'm gonna run you through this again so we're all clear. Dobra, nie będziemy już tego kurwa słuchali. Dobra, robimy kopnięcie w locie i rozpoczynamy rozpierdol. Myślę, że lepszego tutaj sposobu teraz nie znajdę. Knockout z użyciem czego? O kurwa, mać, to było ciekawe. What damn! Co ja zrobiłem, kurwa mać. Knockout z użyciem otoczenia, aha, no tak. Zajebiste są te knockouty, w sumie muszę przyznać. Kolejny knockout z użyciem otoczenia, czemu nie? Oni się fajnie na niebiesko podświetlają, jeżeli mogę właśnie użyć jakichś tam fajnych knockoutów, muszę przyznać. O, to mi się nie udało niestety do końca. Z knockoutu i leżącego zbiera, nie wiem co tam było kurwa napisane do końca. Ale zaraz sobie tutaj z nimi podziałamy. Nie będą zbyt zadowoleni z efektów moich działań, niestety koledzy. Ktoś mnie uderzył, skurwysyn. Pokontrujemy ich sobie troszeczkę. L2 z knockoutu i... O kurwa mać, jak mnie zwiksowało, czy wyście to widzieli? Jak na razie idzie całkiem nieźle. W gardle mi już trochę kurwa zasysa, sam nie jestem pewien. O jebany! Nie zdążyłem niestety batarangiem w niego rzucić. Ale nie jest aż tak źle, jak tak teraz to oglądam.
No, knockout z użyciem otoczenia. Pięknie. Dobra, tego zdążyłem uderzyć. Tego pierdolniem, tego skontrujem. Ci mają więcej życia w niebieskich strojach, tyle zdążyłem zauważyć. To już wszyscy? Nie, jeszcze któryś chyba... A nie, tamten jeszcze leży. Dobra, co by ci zrobić? Co by ci zrobić? Ha, ha, ha! Dostał batarangiem po ryju. I've just run a simulation based on the mixing chamber capacity. He's not bluffing, Bruce. I guess now we know why he evacuated the city. He needed control of the plant. Only Ace Chemicals has the facilities to build a bomb of this size. The fallout will be huge. We played right into his hands. He didn't care if everyone ran. He knew that no one would be able to escape the blast radius. No cóż. Najwyraźniej wychodzi tutaj jedna prawda, że Arkham Knight i strach na wróble są o wiele sprytniejsi niż nam się w ogóle wydawało, ponieważ wychujali nas strasznie. Wybaczcie, że tak trochę mało kreatywnie komentuję podczas walki, ale trudno jest kurwa kreatywnie komentować podczas walki. Z 15-20 przeciwnikami naraz, taka prawda. Znowu mam tu kurwa tego. O Jezus Maria, są jakieś kurwa kolce. A, dobra, myślę, że gra mi tutaj nie bez powodu napisała, że mam katapultę i szybowanie z Batmobilu. Spróbujmy się wycofać lekko. O cholera jasna, abym kurwa poszedł. O, dobra, widzę, że mamy tutaj grubą akcję. Tonight is the night that Gotham changes forever. The night it becomes a wasteland of nightmares. A forsaken symbol of Batman's failure. A monument. Fear. But more than that, we're about to turn Gotham into the epicenter of a blast that will transform the entire eastern coast of America into my domain. No to se kurwa wymyślił. I need to stop the chemicals being loaded into the mixing chamber. Once I clear the room, I can focus on stopping the explosion. No dobra, okej, mamy wieżyczki, które są zafiksowane w jednym kierunku, ale to już rozkminami na temat tego pokoju zajmiemy się w następnym odcinku, bo w końcu dostajemy taką legit część drugą walki Batmana, znaczy Batman się składa z napierdalania się takiego otwartego, no i właśnie z takich skrytych asasynacji, które polegały na tym, że jesteśmy u góry pokoju, mamy tutaj rozłożonych patrolujących gości, no i musimy jak najbardziej kreatywnie ich tutaj rozpierdolić. Dlatego będziemy sobie to kminili. Ja nigdy nie byłem w jakimś mega kreatywnym zabijaniu ich, dobry. Ale myślę, że powiedzmy te skille, które w tej chwili posiadam, mi powinny wystarczyć. No ale jak mówiłem, zajmiemy się tym w przyszłym odcinku. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, ludzie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Ja już kończę, przepraszam, mój głos wysiada. Zbiera mi się flegma. No i podziałamy sobie w następnym odcinku. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i pa pa.